Ocieplenie kiedyś, no to był wiadomo mech, nie? Ma pani do tego. Ocieplenie tu jest z mchem. Wbijane w ten sposób. Czyli utykano. Utykano mchem. Na zewnątrz, no to założyłem środek sobie. To było mchem. Później, jak były te belki, to jest tak, ciosane było siekierą, żeby po prostu były takie zady. I bite co, żeby dłutem, było? Żeby trzymanie było lepsze gliny. Aha. Do trzymania gliny. Tak zwana, jakby teraz nowocześnie to dają siatki, rapice. Później robiono dłutkiem takie otwory, klin drewniany, wbijano kliny. Dużo tych. To jest nawet oryginalne, bo to jest ze starego budynku, pozostało się kawałek odcięty do pokazu. Do tego, no i później była glina sieczką. Sieczka to zależy, bo tam w sumie mówią, że najlepiej żytnia słoma, bo tam nie bierze wody. No ale ja uważam, że tak było, że jaki był region, jak gdzieś nie było żyta, były regiony, to i każdy. I później do tego, jak tu było. A na czemu trzeba było dodać tej sieczki? To jest wiązanie. Aha. To jest taka. Wiązanie tej gliny. To znaczy wiązanie, to jest zbrojenie takie, że to. Ta glina przeplatywana z tym, to ona po prostu wiąże, to tworzy taką, wie pani, tą powłokę, która jest dlatego. I zatynkowywanie. Tam na pewno kiedyś to robiło, no, ja tak uważam, bo nawet sam gdzieś tam robię jeszcze do jakiejś piece. Bo ja sam po godzinach tam się robi tynki dekoracyjne z gliny, czy piece jakieś do chleba pieczenia starych w sodowach gdzieś tam się robi. Tam najlepiej jest ją wtedy tego. Ręką dogładzać. Woda i ją najlepiej jest ręką robi się. Tam kiedyś też nie robię, teraz na przykład się nieregularnie gdzieś tam tynk robi to na glinie to wszystko. To jest to. No i z zewnątrz później, tu później już jest wiadomo, że. Bo to jest jakby strona wewnętrzna. Wewnętrzna. No wewnętrzna. Tam jest woda, wygłaskanie w tej ścianie, ona jest gładka. No i malowana była, wiadomo, że jakieś wapno. No, wapno tam jedynie tak. Się wapno. Zewnętrzna strona to jest później jakieś tego. To też, bo to jest, zależy, ja wie pani, z ociepleniem to zależy kto, bo jak mieli tam wtedy jakieś te lniane, te odpady z lnu, to też był bogatszy, to wykorzystywali wtedy na zewnątrz, jak tu nawet u nas robimy, nie? To wtedy tu. Ale to tylko pychanie. Szparki ocieplano? Tak, tylko. To czyli drzewo zostawało na zewnątrz, jest no tak u nas, zostaje oryginalnie. Tylko tu, żeby nie było przed tego, bo samo drzewo. Przy minus 16 stopniach, jak kiedyś było. Samo drzewo, było ono ciepło? Nie tego. Nie puszcza? Nie puszczało, no wiadomo, że ludzie żyli, no przecież wiadomo, nikt nie umarł, mieli 1,5 gdzieś i przed tego, do dziś mamy drewniane chaty. Nie, drzewo nie przepuszcza, nie? Drzewo to izoluje, jest izolacja. Chodzi tylko, żeby nie było tych, wszędzie to było to na zewnątrz. Czyli co, czyli wkładano, ale już nie przelapywano? Nie, tu jak my mamy też wkładamy. No, u nas jeździ, czyli pani co nam gdzieś wiewiórki powyjmują, bo wyciągają, zabierają do gniazda i dużo. No wiewiórka nieraz tak się tego to wyciąga wszystkie, jak się znajdzie sposób. Aha. Do gniazda sobie zabiera. Aha. I to było to pod tym, nie? No, ale pan mówi mchem, a mam wrażenie, że też z tymi igłami sosenek. Wie pani, każdą metodę mieli, bo ale tutaj jak u nas. Czyli tu był mech. Tak, bo wie pani, no, igłami sosnowymi to znaczy do ocieplenia być może nie. Ja uważam, że prędzej mógł dodawać do wiązania. Do tego, tu bym się prędzej zgodził, bo to gminy to można mogli rzucić i. Bo to jest wiązanie. Tu chodziło tak samo ta sieczka, no ale tyle, że z żytniej słomy to jakieś, bo są różne takie wersje. Poroś najlepsza była żytnia, bo nie brała wilgoci. Nie? Tak. Żytnia a słoma nie oddaje. Jak długo taka ściana sobie schnie? Żeby ją można zacząć wapnem malować? No wie pani, na pewno trochę musi postać. Tego co tam, jak byłoby ładna pogoda przy tym, no to ona tam kilka dni. Kilka dni będzie schła. Ale tak na pewno do odparowania, do tego grubości to w granicach na 2-3 tygodni na pewno jednak tu polepy robimy. Bo ja na przykład robiłem tu posadzki u nas gdzieś, nie? Na tym nowym budynku tam. To ona też tam do miesiąca z niej jakieś było posadzki. No i co, i trwała była taka ściana? Ta ściana? Czy trwała? Nie, czy trwała była? Trwała. Nie, co jakiś czas trzeba było chlapnąć tą gliną. Ściana bardziej, posadzki raczej nie, bo tam posadzki tam gdzieś jak gdzieś się więcej chodzi, na przykład ścieranie, tak jak gdzieś w kuchniach, to gdzie kuchnia przypaleniska, w tym to już wytarte te posadzki. Nie? No nie jest trwała, glina na pewno nie jest trwała. To wiadomo, że nie jest trwała, to by było glina. Odnawianie, to i łatanie, wybieranie gdzieś takich linii, no bo to nie jest fajne budowy. Czyli widzicie, nie jest to tak łatwo. O, teraz pasuje. Tutaj. Teraz nie ma w tybie. Nie będzie.
Proszę. Dziękujemy bardzo. No ale to jest miniaturowe, a w rzeczywistości to na pewno ma. Ale tu masz metr kwadratowy ścian. W domach mamy, nie? Marek, metr kwadratowy ścian już jest. Tyle, że jak elementy są przygotowane, to można to szybko zrobić. Nie?